Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem. Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoni moją ciemność. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. A ułamki chleba, które zostaną, rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. Stara pieśń wspólnoty miłości ukrzyżowanej jest dobrym obrazem do tej dzisiejszej liturgii. Bowiem stajemy w świątyni, aby uczestniczyć we mszy świętej, wieczerzy pańskiej. Wieczerza ma to do siebie, że spożywa się na niej posiłek. Kosztuje się tego, co postawiono na stole. I chleb jest zawsze na stole. Niektórzy nawet ziemniaki zagryzą chlebem, po to, żeby nie odejść od stołu głodnym. Tyle, że jest taki stół i jest taki chleb, z którego, mimo że nie ma przeszkód, wielu nie czerpie. Nie sięga po niego, nie spożywa. Po prostu przychodzi i patrzy. I zastanawiam się, co z tym chlebem jest nie tak? Co z tym stołem jest nie tak? Czemu ten człowiek nie podchodzi się karmić? Może ma jakiś inny pokarm, który już go zapchał i nie ma łaknienia? A może zwyczajnie nie ma wiary, że ten chleb na ołtarzu zmieni coś w jego życiu? Niepokoi mnie to. Smuci wręcz, że nie są to pojedyncze przypadki. W tym cytowanym tekście na początku jest prośba o wejście Boga i zrobienie w naszym życiu demolki. To znaczy, żeby Bóg poprzestawiał w nim wszystko, bym zmienił swoje życie. Zgoda na takie działanie wymaga albo odwagi, albo szaleństwa. Bo jest to zgoda na to, że zostanę rozebrany na kawałki i nic dla siebie nie zostawię. A to już jest granica, której wielu nie potrafi przekroczyć. Obok może być człowiek głodny miłości, ale się z nim nie podzielę, bo mi jej zabraknie. Nawet nie myślę o tym, że tak działając, to ta moja miłość zbutwieje. Zajdzie pleśnią, na nic się już nie przyda. Jezusa też odbierano jako szaleńca, który odszedł od zmysłów. Przecież jest taka scena, kiedy poszukiwali go, bo chcieli jego pomocy, chcieli jego słowa, chcieli jego łaski. A bliscy mówią: odszedł od zmysłów, zostawcie go, nie przeszkadzajcie. Szaleństwo Jezusa jednak nie wynika ze zmęczenia, nie wynika z choroby, nie wynika z chęci bycia wyjątkowym, oryginalnym, bo przecież on sam od samego początku, od zawsze jest niepowtarzalny, jest wyjątkowy. Nic z tego nie zmieni. Wiele rzeczy robił tak, jak nikt się nie spodziewał, a nawet nikt nie pomyślał, że tak można zrobić. Chociażby to dzisiejsze odejście od stołu, to zdjęcie szat i założenie prześcieradła, wzięcie misy i dzbana z wodą, by na kolanach przed człowiekiem pochylić się i dotknąć jego brudnych stóp. Obmyć je. To zadanie dla służących, a nie dla nauczyciela. Tylko że Jezus dotykał ludzi i pozwalałby się jego dotykano. Wtedy jeszcze może na pewno nie znano akcji zły dotyk boli całe życie. Nikt nie patrzył na ręce, jak to się dziś robi. Bo ktoś, kto ma nieczyste sumienie, wszędzie widzi grzech i mierzy swoją miarą. Nie słyszałem,
by ktoś powiedział Jezusowi: nie dotykaj mnie. Owszem, powiedziano: odejdź stąd. Ale nie zabroniono nigdy, by Jezus fizycznie kogoś dotknął. Wyciągał swoją rękę ku tym, którym prawo zabraniano dotykać. Trędowatych, zmarłych, chorych, opętanych. Kobieta, która cierpiała na krwotok, była nieczysta. A kto się taki dotknął, równie stawał się nieczysty i musiał dokonać oczyszczenia i odczekać swoje. A ona dotknęła się jego płaszcza. I na Jezusa nie robiło to wrażenia. Choroba, brud, nieczystość po prostu go nie odstraszały przed tym, by wyciągnąć rękę w geście miłości. Sam za 3 dni powie Tomaszowi: włóż tu swój palec w tą ranę i dotknij i zobacz, że nie jestem duchem. Uwierz, bo duch nie ma ciała, tak jak ja mam. To ciało daję wam, abyście mieli życie w sobie. Ja żyję i do życia was zapraszam. Ale musicie przyjść do stołu i spożywać. Zobaczcie, że nawet kawałek chleba dał Judaszowi. Dał mu siebie, a ten poszedł i zdradził. To pokazuje, że nie ma brudu, nie ma choroby, nie ma stanu duszy, którymi by się Jezus zgorszył. Do lekarza idziemy z różnymi wstydliwymi chorobami i o nich mówimy i nie ma problemu. Znajomym opowiadamy o różnych głupich naszych działaniach. Pewnie też wstyd o nich mówić, ale dzielimy się nimi i nie ma problemu. Przed przyjęciem Komunii Świętej, a wcześniej przed wyznaniem grzechów, lękamy się jak dziecko przed zastrzykiem. Ja nie mam doświadczenia z lekarzami. Ale ponoć jeszcze można załatwić teleporadę. Na odległość, bez kontaktu, bez obejrzenia, bez dotknięcia. W sakramentach to nie działa. Tu potrzebne jest spotkanie, bliskość, kontakt. Ale potrzebna jest i wiara. Kapłan, jakikolwiek by nie był za tym ołtarzem, jeśli nie popadł w żadne kary, udziela sakramentów ważnie i mają one moc sprawczą. Jeśli nie napełniamy się Chrystusem, to czym Go zastępujemy? Co jest naszym pokarmem dla duszy? Kto stał się naszym lekarzem dla duszy? Kiedy Jezus umywał nogi apostołom, pokazał, że jest to działanie pochodzące od Boga. To służba, a nie rozkazywanie czy władza pochodzą od Boga. I Jezus przychodzi dziś i w czasie każdej mszy świętej, by służyć nam, by swoim dotykiem nas leczyć, by chlebem z nieba nas karmić, by swoją drogocenną, przelaną niewinnie krwią nas napoić. Jego jedynym pragnieniem jest to, żebyśmy żyli i by nasze obecne życie nie wiodło do śmierci wiecznej. Posłuchajmy jeszcze, co napisał sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen, odnosząc się właśnie, dlaczego to chleb i wino stały się tymi najważniejszymi znakami. Dlaczego nasz błogosławiony Pan użył chleba i wina jako elementów tego upamiętnienia? Przede wszystkim, ponieważ żadne inne dwie substancje w przyrodzie nie symbolizują lepiej jedności niż chleb i wino. Tak jak chleb zrobiony jest z mnogości ziaren pszenicy, a wino z mnogości winogron, tak wielu wierzących stanowi jedno w Chrystusie. Po drugie,
Żadne inne substancje w naturze nie muszą ucierpieć bardziej, by stać się tym, czym są, niż chleb i wino. Pszenica musi przejść przez surowość zimy, zostać zmielona kalwarią młyna, a następnie być poddana oczyszczającemu ogniowi, nim stanie się chlebem. Winogrona z kolei muszą być poddane Getsemani tłoczni, by wycisnąć z nich życie, które staje się winem. Tak oto faktycznie symbolizują one mękę i cierpienia Chrystusa oraz warunek zbawienia. Gdyż nasz Pan powiedział, że jeśli nie umrzemy dla siebie, nie możemy żyć z Nim. Trzecim powodem jest to, że nie ma żadnych innych substancji w przyrodzie, które zapewniłyby człowiekowi pokarm w bardziej tradycyjny sposób niż chleb i wino. Przynosząc te elementy do ołtarza, ludzie równocześnie przynoszą siebie. Kiedy przyjmuje się, czyli spożywa chleb i wino, zamieniają się one w ciało i krew człowieka. Ale kiedy on wziął chleb i wino, zamienił je w siebie. Powiedział apostołom, by nie troszczyli się o pozory swojego życia, takie jak relacje rodzinne, praca, obowiązki, wygląd fizyczny czy talenty, ale że ich intelekt, ich wola, ich substancja, to wszystko, czym naprawdę są, zostaną zamienione w Chrystusa. Że Ojciec Niebieski, spoglądając na nich, ujrzy ich w swoim Synu, ujrzy ich ofiary skoncentrowane w Jego ofierze, ich umartwienia wcielone w Jego śmierć, aby w końcu mieli udział w Jego chwale. Uczestnicząc w pełni Eucharystii, możemy realnie zanurzyć się w tej niepojętej miłości, jaka spełniona została na Kalwarii. On rzeczywiście do końca nas umiłował i chce nas dotknąć, ilekroć Go przyjmujemy pod postacią tej białej, cichej, otulającej milczeniem hostii. Amen.